Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku serii Kraj na Staroci. Dzisiaj przyjrzymy się zestawowi LEGO Star Wars 75133 Żołnierze Rebelii. Jest to Battle Pack, który miał swoją premierę w roku 2016. Główną i w zasadzie jedyną konstrukcją w tym zestawie jest taki oto brązowy śmigacz. Podoba mi się w nim to, że jest on dość uniwersalny. Nie ma tutaj nic, co wskazywałoby nam, że jest to pojazd należący do Rebelii. Z przodu śmigacza znajdują się dwa takie długie... nie wiem do końca jak to nazwać. Tak czy inaczej, ciekawe jest to, że zostały one wykonane z elementów, które w LEGO Castle często występowały jako kopia. Jest tutaj oczywiście miejsce dla kierowcy, są dwa uchwyty, które minifigurka może chwycić. No i oczywiście jakiś panel kontrolny. No i jest to całkiem ciekawy tajer z naddrukiem. Tutaj po boku znajduje się stud shooter, z którego możemy sobie oczywiście strzelić. Z tyłu jeszcze znajduje się działko. Oczywiście jak żeby inaczej, również jest to stud shooter. Możemy sobie nim poruszać w górę i w dół oraz na boki. Właściwie to możemy go obrócić o 360 stopni. No i jest tutaj stanowisko dla strzelca, na którym minifigurka może sobie przysiąść i strzelać. Z tego właśnie działa. Na spodzie śmigacza znajdują się oczywiście ślizgacze, żeby mógł on gładko sunąć po powierzchni. Przejdźmy teraz do elementu, dla którego Battle Packy się kupuje, mianowicie do minifigurek. Mamy tutaj czterech żołnierzy rebelii i podoba mi się w nich to, że mamy tutaj sporą różnorodność rasową. No mamy dwóch ludzi, ale również dwóch obcych, konkretnie Rodianina i Durosa. Wszystkie figurki z wyjątkiem tego tutaj są wyposażone w nasze ulubione gubidziele klocków, aczkolwiek ten gość również nie jest bezbronny, ponieważ możemy go uzbroić w tego stud shootera, który znajdował się na tyle śmigacza. Z tymi minifigurkami wygląda to tak, że mamy w tym zestawie dwa wzory torsu oraz dwa wzory nóżek. Każdy występuje w dwóch sztukach, no i one zostały jakoś w tych minifigurkach wymieszane. Więc spójrzcie, ten gość ma taki sam tors jak ten gość, aczkolwiek mają inne nóżki. Z kolei ten gość ma takie same nóżki jak ten gość, ale oni znowu mają inne torsy. No i ten gość ma taki sam tors jak ten gość. Dwaj rebelianci są wyposażeni w plecaki skokowe, które są naprawdę ciekawym elementem. Na dodatek znajduje się na nich taki oto tail 1:1 z naddrukiem. Na pewno warto jeszcze zwrócić uwagę na hełm tego gościa, ponieważ jest on bardzo ciekawy i chyba nie pojawił się w żadnym innym zestawie oprócz tego Battle Packa, przynajmniej z tego co mi wiadomo. No jest to naprawdę bardzo fajnie wyglądający element. Jednak moją ulubioną minifigurką z tego zestawu będzie chyba Rodianin. Spójrzcie jak ta jego główka świetnie się prezentuje. W zasadzie jest ona prawie identyczna do główki Grida, którego niedawno Wam pokazywałem przy okazji recenzji zestawu Cantina Mos Eisley. Różni się przede wszystkim tym, że ten Rodianin ma głowę w kolorze znacznie bardziej jasnozielonym niż Grido. Uważam, że jest to bardzo dobry battle pack. Dostajemy tutaj naprawdę ciekawy oddział rebelii. Jak już wcześniej wspomniałem, świetne jest to, że nie składa się on z samych ludzi, ale też znalazło się tutaj miejsce dla dwóch obcych. Również konstrukcja w tym zestawie naprawdę daje radę. Konstrukcje w battle packach zazwyczaj są, no, takie sobie po prostu, żeby coś było. Wiadomo, każdy battle pack kupuje dla minifigurek. A tutaj ten śmigacz naprawdę bardzo mi się podoba. No i jak już mówiłem, fajne jest to, że jest taki uniwersalny. Można go użyć na przykład jako jakiegoś śmigacza, nie wiem, łowcy nagród albo właściwie kogokolwiek. Nie musi to być koniecznie pojazd rebelii. Tak więc bardzo dobry zestaw, bardzo dobry battle pack. No i co, na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Cześć.